No i od kangurzycy Shili dowiedzieliśmy się tak na dobrą sprawę to, że kiedyś tutaj w tej oto okolicy, w tym oto świecie władały smoki. Niestety smoki wyginęły lub po prostu nie wiadomo co się z nimi stało, ale sądzę, że ta pierwsza wersja jest bardziej adekwatna. I no cóż, pozwoliliśmy jej wrócić do domu, aczkolwiek no jak sami zresztą wiemy, na tym się raczej ten dialog nie kończy, więc trzeba będzie zaraz ruszyć na poziom szczyt Shili. W ogóle swoją drogą fajnie, że nam tutaj opowiedziała historię tych smoków, bo uważam, że było czego słuchać. Plus na dodatek bardzo doceniam za to, że Moneybags został w pierdziel taki, że odleciał w sumie stąd w podskokach, więc za to jak najbardziej szanuję. I teraz zaczniemy w końcu ten pierwszy poziom po prawie pół godziny odcinka. Jedziemy z Koksem. Szczyt Shili. No i oczywiście standardowo będę musiał tutaj sobie pospamować trochę kółkiem, żeby odblokować w zasadzie szarżę, a raczej spamować szarżą. No i dobra, czekamy teraz na załadowanie się poziomu. Szybko poszło. Dzięki raz jeszcze. Muszę sprawdzić, co zła czarownica zrobiła z moim domem, kiedy byłam w niewoli. Ona czasem w oryginale nie mówiła normalnie po imieniu mu, dzięki Spyro? Okej, no. W Reignited nie musi. Spoko. Siema, Shila! Kiedy cię nie było, zgraja nosorogów wykopała nas z naszych domów. Ale nie jest źle. Razem z Robkiem i Piotkiem opracowujemy plan wykurzenia ich. Razem z Robkiem i Piotkiem opracowaliśmy plan wykurzenia ich. Te imiona mnie tutaj rozwalają, jeżeli chodzi o tłumaczenie Cenegi. No tak, Cenega zabierała się za tłumaczenie tej oto gry i za polski dubbing. Bo swoją drogą polski dubbing bardzo szanuję w Spyro, więc wiecie, wy możecie nie lubić go, ja uważam, że jest bardzo spoko. Jednakże też staram się na to patrzeć troszeczkę z innego punktu widzenia, mianowicie takiego, że niepotrzebnie troszeczkę niektóre imiona zostały przetłumaczone. No ale no, trudno się mówi. Na przykład Hunter osobiście mi się średnio podoba jako łowca, bo uważam, że Hunter brzmiało o wiele lepiej. Aczkolwiek jeżeli chodzi o na przykład Sparksa, to Iskier jako polski odpowiednik mi wcale nie przeszkadza. Ale Robek i Piotrek to w ogóle XD totalne, nie? Aby dołączyć do Robka i Piotka, użyj skoku z zawisem. To łatwe! Wciśnij skok ponownie w najwyższym jego punkcie. Dobra, no to lecimy. Gramy teraz kangurzycą Shilą. Swoją drogą, jak byłem mniejszy, to mówię, nigdy nie miałem możliwości zagrania w Spyro 3 oryginalną, bo jak pamiętacie, jak opowiadam wam historię z mojego dzieciństwa, to jedyne Spyro, w jakie ja grałem w tamtych latach, w tamtych czasach, to był Spyro 1 i 2 oryginalny oraz Spyro 3 demo. Ja Spyro 3, jeżeli chodzi o serię, to dopiero później bardzo poznałem, jeżeli chodzi o wersję oryginalną. To już nawet było, jak nie miałem PSA 1, tylko grałem na emulatorze, tak więc chyba był rok 2011 albo 12, coś takiego. Tak więc tak to zawsze grałem w demówkę Spyro 3, bo jedna minigierka mnie bardzo interesowała. No i mamy 7 żyć, bardzo ładnie, bardzo fajnie. Dobra, więc gdzie jest ten Robek i Piotrek, ty? Korzystając z mega skoku, możesz się dostać nawet na bardzo strome klify. Wykonasz go wciskając skok raz, a potem znowu dokładnie w momencie dotknięcia ziemi. Kiedy opanujesz ten ruch, dostaniesz się gdzie zechcesz. A, dobra, tutaj jest Piotrek. Okej, więc on jedyne co chce nam powiedzieć, to to, że możemy dostać się do góry. Podskocz ponownie dokładnie w momencie lądowania, aby wykonać mega skok. A więc, zium! Jesteśmy wyżej. Wow! Chociaż powiem szczerze, że jak tak patrzę, to ten kurde mega skok naprawdę jest faktycznie kurde mega, bo w przeciwieństwie do oryginału, to tutaj faktycznie Shila się wybija tak jakby kurde nie wiem co chciała zrobić. Ah, nareszcie w domu! Masz! Chciałem zrobić z niego omlet, ale zasłużyłaś sobie! Ty frajerze, zobacz, ale teraz dostaniesz kurde kopa w dupę. Co to miało znaczyć? Ty chciałeś sobie z tego jajka omlet zrobić, czy ciebie dosłownie popierdzieliło? Czy ty wiesz, że ty byś zabił niewinnego smoka? Gościu, ogarnij się. Idź sobie coś znaleźć. Znajdź sobie, nie wiem, jakieś jedzenie czy coś.
A nie, kurde, z niewinnych smoków chcesz, kurde, robić te omlety. Frajer jeden, tfu, nie lubię takich. O, siema łosiu. Albo jeleniu. Łoś super ktoś. Dobra, i tutaj u góry jak ten jest postawiony... Był postawiony jakby to coś, co mogliśmy zniszczyć jakby stopami Shilly. To był dokładnie ten taki garnuszek z klejnotami. Więc zejdźmy teraz w dół. Ciekawe, czy oni będą mieli nam coś do powiedzenia ciekawego. Ostatnim razem, gdy próbowaliśmy minąć tego łosia, zrobił Williemu dziurę w ścianie. Jeśli nie masz nic przeciwko, poczekamy tu, a ty mu nakop. No to już to zrobiłem. Ostatnim razem... A ty? Ostatnim razem, gdy próbowaliśmy minąć tego łosia, zrobił Williemu dziurę w ścianie. Jeśli nie masz nic przeciwko, poczekamy tu, a... Aha, czyli oni oboje mówią to samo. Jeden i drugi. Ostatnim razem, gdy... Ta. Musiałem aż się upewnić. No ale tu jest jeszcze łoś, a wy sobie nic z tego nie zdajecie sprawy. Aha, okej, okay, dobra. Niech wam będzie. Co ten w ogóle tu zrobił? Czemu on się zbugował w ogóle tutaj w tej ścianie? Okej. Okay. Tego się trochę nie spodziewałem. Ale dobra, zbieramy sobie tutaj na spokojnie, tak więc... Na razie się nie śpieszymy. I wsłuchajmy się w ogóle w muzykę, bo jest naprawdę tutaj... Bardzo fajna. Tak więc ja się teraz wyciszę, a wysłuchajcie sobie muzyki. Bo graficznie to nawet nie mam co tutaj więcej mówić, po prostu ta gra pięknie wygląda. Ale to samo mówiłem Spyro 1 i to samo mówiłem Spyro 2, kiedy ogrywaliśmy sobie... Reignited Trilogy w 2019 roku. Hej, Shilla, mam pomysł! Weź to jajo i rozbij je o dom Williego, okej? Okay? Muszę się na nim odegrać za ostatni raz, gdy wziął mnie na rogi! Ej, ale te tańce smoków są słodkie, nie? A ty jeszcze raz, kurde, za takie durne pomysły, to dostaniesz normalnie kopa w łeb. Więc się zamknij. Nie gadaj tutaj o jakichś rywalizacjach. Tylko traktuj poważnie to, co robisz. Nosorogi się rozpanoszyły. Nie powstrzymamy ich, dopóki nie rozwalimy im chatek. Niestety są za duże, by zniszczyć je kopnięciem. Aby je rozwalić, użyj skoku z obrotem. Odwrócę uwagę nosorogów, drocząc się z nimi, a ty rozwal ich chatki. Ta. Rajnoki w tej części, albo po prostu w polskim... Pamiętasz, jak wykonać skok z obrotem, nie? Skocz i będąc w powietrzu, wciśnij akcję. Rajnoki w polskim tłumaczeniu z polskim dubbingiem zostały nazwane nosorogami. Okej. Okay. Niech będzie. Niech tak się nazywają. Nic mi do tego. No i tak jak to w oryginale było, po prostu musimy teraz niszczyć te chatki w postaci grzybków, muchomorków. I oczywiście z nich wylatują te kryształy. Znaczy klejnoty, przepraszam, jakie kryształy? Klejnoty. Albo dżemy. No i teraz będziemy z każdego cisnąć, bo za każdego nosoroga też również dostajemy klejnoty. Co troszeczkę jest głupie, bo zważywszy na to, że w Spyro 2 mieliśmy już inną mechanikę, gdzie dostawaliśmy smocze dusze, tak tutaj za nich dostajemy klejnoty z jakiegoś powodu. Tak więc to jest znowu taki downgrade, bo to jest cofanie się do Spyro 1, gdzie Spyro 1 moim zdaniem trochę miał gówniany system, a Spyro 2 zrobił o wiele lepszy, gdzie mieliśmy po prostu te smocze dusze. No ale niestety to było tylko i wyłącznie dla Spyro 2, bo jak widzimy, Spyro 3 kompletnie olał mechanikę Spyro 2. No może nie olał, no bo mamy jeszcze headbasha tutaj, no ale wiecie o co chodzi. Dzięki za pomoc, Shilla. O, weź sobie to jajo, które znalazłem w domu.
Nan. Dobra, 8 tych smoczych jaj mamy zebranych. Jeśli zapomnisz, jak sterować postacią lub pojazdem, otwórz menu pauzy i wybierz sterowanie. Spokojnie, ja wiem, jak się steruje postacią, nie musisz mi Zoe przypominać na każdym kroku. No i oczywiście teraz wam pokażę miejsce, które jest najczęściej pomijane przez niektórych graczy. To jest właśnie mianowicie ta jaskinia. Ona jest bardzo często pomijana, dlatego że po prostu wszyscy myślą, że nic tutaj nie ma, a w rzeczywistości sami widzicie, że mamy tutaj skarby ukryte. Tak więc nawet nie ma co tutaj w ogóle mieć podjazdu jakiegokolwiek, po prostu widać, że nie ma co olewać tego typu miejsc. Z jakiegoś powodu zabrakło mi 5 klejnotów, więc teraz oczywiście jak to zawsze w serii Spyro trzeba szukać tych klejnotów. Na szczęście mamy Sparksa, który nam pokazuje wszystko co i jak i gdzie, no ale sami wiecie o co chodzi. Po prostu jest to dosyć typowe, jeżeli chodzi o Spyro i myślę, że większość graczy ma z tym po prostu problem. No i widzicie, gdzie się schowały te 5 klejnotów. Świetnie, co nie? Zarąbiście. Tak więc poziom mamy zrobiony na 100%. Tu i tu mamy pełne 100%. Piękniutkie. Postęp w grze 5%, 20 minut rozgrywki i 17 sekund. Jeżeli chodzi natomiast o moje wspomnienia, jak za pierwszym razem grałem ze Spyro w Reignited Trilogy, to nie mam za bardzo jakichś takich wspomnień. Chyba ten poziom normalnie mi się udało zaliczyć, więc nie pamiętam. Musiałbym zobaczyć na mój stream z 2018 roku, a szczerze powiedziawszy nie chce mi się teraz tego robić. Więc idźmy do domu. Proszę bardzo, mamy tutaj kurde jaranie nerek. Jezu, jak ja uwielbiam to robić, kiedy się ładuje poziom. No i okej, jesteśmy z powrotem, tak więc poziom mamy jak najbardziej zrobiony na 100% i teraz mamy wybór. Albo idziemy na pierwszy poziom z gry, czyli Sunny Villa, który jest tutaj, albo na polskie nazywa się on Słoneczna Rezydencja. Albo idziemy na drugi poziom, który również tutaj jest, odblokowany, pod nazwą Iglice w chmurach, albo po prostu Cloud Spires, on się chyba tak nazywał w wersji angielskiej. Chyba on się Cloud Spires nazywał, chyba tak, z tego co dobrze pamiętam. Tak więc wyjątkowo ruszamy sobie teraz na Cloud Spires i olewamy sobie Sunny Villa na razie, bo czemu by nie? Zróbmy na razie te trochę gorsze poziomy. W ogóle ciekawostka jest taka, że jak widzicie cień Spyro w tej części, kiedy się ładuje, to jest koloru czerwonego. W poprzedniej części bodajże był to pomarańczowy albo zielony, nie pamiętam już. I w momencie, kiedy jesteśmy w tych loading screenach, to Spyro najpierw jak wchodzi do poziomu leci w prawą stronę, a kiedy wychodzi to w lewą stronę, jak mogliście zauważyć. A teraz wsłuchajmy się w ten soundtrack, bo również jest on bardzo piękny i zaczynamy. Iglice w chmurach, tak to się nazywało? Tak, Iglice w chmurach. Zaczynamy poziom. Nosorogi wyłączyły generator chmur. Mogę już nigdy nie zobaczyć tęczy. Ojejku, nosorogi wyłączyły generator chmur i możesz przez to nigdy tęczy nie zdobyć. O Jezu, jakby to był twój największy problem. W ogóle samo to, że one się pojawiły, to powinien być problem, a nie kurde to, że one ci wyłączyły ten. Możliwość dostania się do tęczy, kurcze pieczone. O, zainstalowano Call of Duty Modern Warfare. Okej, będę o tym pamiętał. Gdybym miał duże skrzydła takie jak ty, mógłbym poszybować w dal. Ale przecież możesz poszybować w dal, no nie przesadzaj, masz duże kurde skrzydła, ja pierdzielę. Co za kurde leszcze głupie. Znaczy dobra, no przepraszam, co za miłe iskierki, które po prostu nie potrafią latać, co za miłe iglice, które po prostu latać nie potrafią, bo mają zbyt małe skrzydełka. Przepraszam najmocniej, że uraziłem. Mam nadzieję, że się na mnie nie gniewasz, iglico.
jedna z drugą. Ale jeżeli chodzi o ten poziom z oryginału, to powiem szczerze, oryginalnie wspomnienia miałem chyba takie, że poziom przechodziłem bezbłędnie, aczkolwiek chyba tam gdzieś miałem momenty, że mi zabrakło jednego lub dwóch kryształów. Znaczy kryształów, Boże, klejnotów, Jezus Maria, co mam z tymi kryształami? Za dużo Crasha Bandicoota we łbie. Ja pierdzielę, muszę mieć kurde coraz większy detoks od Crasha, bo zaczynam kurde pierdzielić jakbym w Crasha grał. Ja pierdzielę. Metalowa zbroja twoich przeciwników chroni ich przed działaniem smoczego oddechu. Przytrzymaj szarże, aby pokonać ich, atakując w inny sposób. Dobra, dzięki za radę, ale ja po prostu zrobię właśnie szarże i tyle w temacie. Pocisnę ich właśnie w taki, a nie w inny sposób. I przy okazji ciebie z ognia pocisnę, bo kurde mnie denerwujesz. Jak widzicie, nosorogi tutaj przebrały postać tych rzymskich gladiatorów. Tak więc spodziewajcie się, że oni po prostu będą chcieli przykoksić, mając nie wiadomo jak lśniącą zbroję. W rzeczywistości będąc totalnymi półgłówkami i skazując siebie na wieczne potępienie w momencie, kiedy Spyro wejdzie z nimi w kontakt. Co sami możecie zobaczyć, że ja po prostu podchodzę i oni nie robią na mnie zbytnio wielkiego wrażenia. Gdzie w oryginale tak na dobrą sprawę ich każdy atak kończył się tym, że no musiałem szybko się leczyć, dlatego że mieli one potężniejsze ataki, a tutaj no proszę was, co oni robią? Co oni tutaj odpierdzielają za dantejskie sceny? Ja pierdzielę. Stefania. Chyba była ta Stefani z Phineasa i Ferba, ta, wiecie, koleżanka Fredki, co nie? Tak mi się dobrze chyba skojarzyło. Czy się pomyliłem? Napiszcie mi w sekcji komentarzy, bo troszeczkę śmiesznie, nie powiem, że nie. O, nie mamy już tej brzydkiej liczby. Mielibyśmy przed chwilą tą brzydką liczbę, gdybym zebrał ten zielony klejnot. Aczkolwiek jednak nie udało mi się zebrać zielonego klejnotu, dzięki czemu uniknąłem tej brzydkiej liczby trzycyfrowej. I chyba wszyscy wiemy, o jaką chodzi. O Jezu, ten frajer znowu tutaj jest. Ja pierdzielę, no. Dajżesz mi spokój. Boże, czyżby to był mój ulubiony smok? Czarownica kazała mi pilnować tych ruchomych platform, ale mógłbym spuścić je z oka, gdybym był zajęty liczeniem klejnotów. Jaki to jest skąpy frajer, ja pierdolę. Bez kitu. Ty bez kasy nie potrafisz żyć. A weź, wiesz co, wypchaj się. Nie? Co innego możesz zrobić z tymi wszystkimi klejnotami? Zapłacić za lekcję latania? Świetny żart! Dobra, niech ci będzie. O tak! Moje małe, ukochane klejnoty. No cóż, Spyro, możesz korzystać z platform, kiedy tylko zechcesz. Powodzenia podczas poszukiwań jaj. Boże, jak ja tego gościa nie cierpię, dosłownie. Ale wiecie co? Jest takie mądre przysłowie, że w momencie, kiedy nie lubicie jakiejś postaci, to oznacza, że to jest dobrze napisana postać, nie? W sensie jako taki czarny charakter, bądź coś, co ma ewidentnie tobie działać na nerwy. Więc reasumując, Insomniak, jaki... Poszybujesz najdalej, wciskając skok w najwyższym jego punkcie, a potem wciskając akcję, by zawisnąć pod koniec szybowania. Okej. Okay. Jaki to jest for Bob? Tudzież nawet mogę zaryzykować, że... Sanzaru Games. To mogę śmiało powiedzieć, że dobrze napisali postać Moneybugsa. W ogóle Cenega zrobiła też bardzo dobry dubbing. Co za tym idzie, w momencie kiedy słuchamy sobie takiego Moneybugsa, to mamy ochotę po prostu wejść do tej gry i... w mordę musisz zdzielić, co nie? Za to takie cwaniactwo. Swoją drogą, tutaj w ogóle mi się podoba ta brama, która jest zamknięta. W ogóle pięknie tutaj zrobili, nie ma co tutaj nawet narzekać. Pięknie tutaj w ogóle to zostało zrobione jako takie królestwo w chmurach. Naprawdę, autentycznie doceniam pracę, która została tutaj włożona. Sam bym chciał, kurde, tworzyć takie gry. Ale niestety, żeby tworzyć takie gry, to trzeba umieć coś takiego robić i chociażby uzyskać tak zwaną praktykę. A ja niestety nie uzyskałem takiej praktyki, co za tym idzie, nigdy nie zostanę dobrym deweloperem. W ogóle nawet nigdy nie zostanę deweloperem. Całe życie po prostu będę sprzątał szkolne kible.
Niestety. A, uruchomiłeś platformy! Może sprawię, że generator chmur też znów zacznie działać. Okej, chmurku, to sprawy, żeby generator zaczął działać. Proszę cię. No i działa. Przy okazji, żeś deszcz wywołał. Jesteś z siebie dumny, gościu? No co robi? Musiały tego użyć, by zapchać generator chmur. No to fajny z ciebie, Heniek, w takim razie, skoro zachowujesz się jak piesek. No ale dobra, no, nie będę się czepiał szczegółów. No, nie lubię się czepiać szczegółów, tak więc niech tak będzie zatem. Okej, dostaliśmy się teraz do alternatywnej ścieżki, gdzie mamy tutaj naszego złodziejaszka jajek. Więc pozwólcie, że na samym starcie po prostu skopię mu dupę albo usmażę mu nerki. Bo uważam, że jego pojawienie się tutaj jest dla mnie jak płachta na byka. Brian. Co ten Brian fajnie wygląda? Takie fajne okularki miał. Bardzo mi się one podobały. Nie rozumiem w ogóle, nie rozumiem tego hejtu na Brianka. Co wam Brian zrobił? Brian to też chyba była taka postać w Tekkenie, co nie? Chyba tak. Nie wiem, zapomniałem, odkąd pojawiła się nasza, kurde, pani premier, to już nawet nie zwracam uwagi na pozostałe postacie w Tekkenie. Nie no, żartuję, to jest takie głupie gadanie tylko. Oczywiście, że wiem. Znam postacie z Tekkena, tak więc spokojnie. Zwykle budzimy chmurę deszczową wczesnym rankiem, ale te złośliwe duchy sprawiły, że nasze dzwony przestały bić. To trzeba było od razu mówić Stratus, żeby kurde wybić tych kulfonów. Dobra, niech ci będzie. Lecimy z koksem, wybijamy te kulfony. Myk. 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 Kurde, nie trafiłem, najgorzej. Myk. Myk. Lecimy raz jeszcze, pyk. Myk. Myk. Jeszcze jeden. Tak więc jeszcze jedno kółko. I będziemy mieli zbani. Myk. No i chmurka się cieszy. I znowu deszcz pada. Ja pierdzielę, czy oni mają jakiś fetysz do tego deszczu? Coś wypadło z dzwonnicy. Jakub, o nie! W sumie z zachowania podobny do Jima, więc mógłbym nawet rzec, że jest to Jim, tylko w wersji Spyro, więc pozdro Jim, miło było cię zobaczyć w tej otóż gierce. Bardzo się cieszę z twojego tutaj debiutu. Mam nadzieję, że dasz mi autograf, bo bardzo bym chciał od takiego łódzkiego, że tak powiem, magazyniera. No i dobra, zlatujemy w dół za pomocą headbashu. Headbasha, przepraszam najmocniej. I zostały nam tylko dwa jajka do znalezienia. Tak więc szukamy. Nie ma, że się poddajemy. Szukamy, szukamy, szukamy. Tutaj możemy pójść. O! To jest właśnie powód, dla którego trochę się denerwowałem w tym poziomie kiedyś. Bo mianowicie kwintesencja tej sekwencji jest taka, że musimy to coś w prawym dolnym rogu, co widzicie, co ma taką dziwnie uśmiechającą się gębę, doprowadzić do tego jednego wielkiego kotła z gotującą się lawą. Nie wiem, czym tam, co tam dokładnie się gotuje. I pamiętam, że kiedyś za dzieciaka sprawiało mi to problem w oryginalnym Spyro Trójce. W Reignited Trilogy natomiast no, nie miało nawet prawa mi sprawiać to problemu, dlatego że ja tę gierkę po prostu znam. Ale za czasów Spyro Trójki oryginalnego to sprawiało mi to nie licho problem. Więc zobaczymy, jak teraz się, że tak powiem, spiszemy. Chyba wszystkie tutaj klejnoty mam zebrane. No, może nie wszystkie, bo tutaj mamy coś jeszcze. I tutaj. Ale z tamtej sekwencji raczej już wszystko udało nam się zebrać, tak więc... Jesteśmy, że tak powiem, w domu. No i dobra, mów teraz do nas. Słońce zniknęło. Zrobilibyśmy nowe w kociołku do ważenia lawy, ale nie mamy trzech ziarenek słońca.
stole gasną, nim zdołamy je do niego włożyć. Stań na przełączniku. Gdy pojawi się ziarenko słońca, ogrzewaj je oddechem, dopóki nie trafi do kociołka. Czyli po prostu musimy to ziarenko zaprowadzić do kotła z gotującą się lawą, żeby wytworzyć sztuczne słońce. Okej, logiczne. Pierwszy się tam już gotuje. Pierwsze ziarenko się gotuje, więc teraz czas na drugie ziarenko. Chociaż dla mnie to są takie kloce, a nie ziarna. Tak więc okrągłe kloce po prostu trzeba szarżą trzeba je zaprowadzić jakby do kotła z gotującą się lawą. No. I oczywiście kiedy będziemy zwlekali, to oni będą robili jakieś dziwne animacje, przez co znikną. Zresztą wam mogę to zaprezentować nawet. Poczekajcie chwilę. Tu mamy 2 z 3, więc teraz patrzcie na to. No, w oryginale to było tak, że po prostu on zaczął skakać i robić się coraz ciemniejszy, a tutaj po prostu się kurczy. No, można i tak. Proszę, ostatnie ziarenko słońca możesz sobie wziąć na pamiątkę. Tylko nie wiem, czy działa. No i mamy potężnego Lulu, którego udało nam się zebrać. I tak oto wygląda to pseudo słońce, które zostało utworzone z tych ziarenek. No powiem szczerze, że całkiem fajnie. Fajnie tutaj rozświetla, że tak powiem, to miejsce. Aczkolwiek nie nazwałbym to słońcem, no ale dobra, niech im będzie. Oni żyją w swojej alternatywnej rzeczywistości, więc niech oni sobie to nawet słońcem nazywają. Dobra. Brakuje nam już tylko 70 klejnotów i jedno jajko. Tak więc let's go to this shit, man. Szukamy teraz jajka oraz klejnotów i wiem, gdzie te jajka i klejnoty są, więc wystarczy po prostu dostać się tutaj, a następnie polecić tam. Dokładnie tutaj. Ponieważ tutaj mamy życie, klejnoty. Mamy 10 żyć, bardzo ładnie. I mamy tutaj naszych nosorogów. Nosorożce, kurde, nosorogi, kurcze, pieczone, pieprzone. Mówię, w tej gierce naprawdę bardzo łatwo jest ich pokonać. W oryginale było problemy z tym. W ogóle w oryginale też były problemy z dostaniem się na drugą stronę, na przykład, że tutaj nie muszę jakby używać tego trójkąta, bo w wersji oryginalnej trzeba było po prostu użyć normalnie tego trójkąta, żeby Spyro mógł dolecieć. Tutaj natomiast nie ma takiego obowiązku, dlatego że Spyro bez problemu dolatuje z jakiegoś powodu. Czyli wygląda na to, że niektóre dystanse zostały po prostu zmniejszone. No i mamy wszystkie klejnoty zebrane. I Klarę uratowaną. Ładna tęcza Klara. No i w taki oto sposób ukończyliśmy cały poziom w 100%. Już trzeci poziom z 7 na świat został ukończony w 100%. I są to iglice w chmurach. I tutaj tak jakby macie poszczególne zadania, co trzeba było zrobić, aby zdobyć dane jajko. I dzięki temu mamy 8% gry. I 32 minuty i 41 sekund gameplayu. Opuszczamy ten poziom. Wychodzimy stąd. Nie ma tutaj już co zwiedzać dalej.